Witam serdecznie wszystkie zodiakalne raki na czytaniu partnerskim. Dzisiaj zrobimy sobie rozkład partnerski dla Was i dla osoby, o której myślicie. Może to być Wasz partner lub osoba, z którą chcielibyście być. Zobaczymy, co te energie tutaj dla Was w tym miesiącu przyniosą. I pamiętajcie, że jest to rozkład ogólny, nie z każdym musi rezonować. Najpierw rozłożymy sobie karty dla Was, jakie będą Wasze energie w tym miesiącu. Zobaczmy. Jakie są Wasze uczucia, emocje względem partnera? Moment, bo mi tu pies chodzi. Jakie są Wasze uczucia względem partnera? Jaka jest podstawa Waszego działania? Co jest ukryte lub odchodzi do przeszłości? Co macie w myślach, jeśli chodzi o swojego partnera? Z czym do niego wychodzicie? I jak wygląda ta druga strona? Zobaczmy sobie Wasz partner. Jakie są jego emocje, uczucia względem Was? Jakie są jego emocje, uczucia względem Was? Jaka jest podstawa jego działania? Co jest przed Wami ukryte? Co ma w myślach, jeśli chodzi o Was? I z czym do Was wychodzi w tym miesiącu? Karty pokazują, że Wy jako osoba króla pentakli czujecie się bardzo spełnieni, zrównoważeni. Macie wszystkie zasoby, by czuć się szczęśliwym, spełnionym. Może być też sytuacja dla niektórych, że jesteście już w jakimś stałym związku, macie jakiegoś partnera obecnie i być może ta druga osoba, z którą, która tutaj się pokazuje, to jest ktoś inny, tak? Jakaś osoba trzecia. Waszą podstawą działania jest tutaj odejście od tego, co Wam do tej pory nie służyło. Taka chęć rozpoczęcia czegoś na nowo. Ale bardziej pokazuje się tutaj pokonanie. Odejście od jakiejś relacji, która Wam tutaj nie służyła. Myślę, że chodzi o tą relację, o tego partnera, który się tutaj pokazuje, ponieważ Wy macie tutaj bardzo dużo tu jest pokazanego cierpienia w związku z tą relacją. Zostaliście bardzo mocno zranieni przez tą osobę. Czujecie się mocno poturbowani w tej relacji. Tutaj widać, że coś zadziałało takiego, co bardzo silnie odbiło się na waszej psychice, tak? Trójka mieczy to karta, która wskazuje na takie wydarzenia i sytuacje, w których świat się człowiekowi zawalił na głowę wręcz, tak?
To są bardzo takie bolesne i rozczarowujące sytuacje. Zakończenie jakiegoś etapu w życiu. I wy tu pokazujecie, że to, co was spotkało od tej osoby, spowodowało u was takie bardzo mocne cierpienie, przeciążenie i wy chcecie z tej sytuacji już odejść. Macie już tego po prostu dosyć. Chcecie po prostu zakończyć te wszystkie swoje dotychczasowe cierpienia, zmienić plany i odejść od tego związku, oddalić się, uciec od tych problemów. Karta z kolei, to co macie w myślach, to dziewiątka mieczy. Mówi o tym, że jesteście w tej chwili pełni lęku i obaw i w związku z tą sytuacją, w jakiej się znaleźliście, w związku z tym wydarzeniem, z tą relacją, z którą tutaj macie do czynienia. Mówi o tym, że ta sytuacja przyniosła wam bardzo dużo stresu i cierpienia i że to były jakieś złe relacje pozbawione uczuć. To, co odchodzi do przeszłości, to taka niemożność właśnie podjęcia decyzji, takie uwiązanie, trzymanie się tego, co było, to jest takie uwiązanie i niemożność podjęcia decyzji, co tutaj dalej zrobić, jakie zrobić działania. Ewidentnie do przeszłości odchodzi ten brak decyzyjności, ten brak działania. Wy pokazujecie się tutaj w pozycji króla monet. Jesteście pewni tego, co chcecie. Nie macie już wątpliwości, jakie są wasze pragnienia i jakie są wasze marzenia. No, karty pokazują, że dla was ten związek nie ma przyszłości. Przyniósł wam zbyt dużo bólu i cierpienia. Jeśli chodzi o tą drugą osobę, pokazuje się ona teraz w takiej pozycji wyciszenia. Ona się musi tutaj po czymś pozbierać, nie chce podejmować żadnych działań, nie chce nic robić w tej chwili w żadnym waszym kierunku. Karta pokazuje, że jest potrzeba odpoczynku, spowolnienia wszelkich działań, zahamowania jakichkolwiek działań, zastanowienia się nad tym, co należałoby naprawić lub zmienić w tym związku. To jest czas na to, żeby przemyśleć sobie pewne sprawy i zobaczyć, co dalej z tym będzie. Ta osoba być może jest w tej chwili w jakimś związku lub też jest dla niej ważna w tej chwili rodzina lub też sprawy jakieś materialne. Te sprawy jej w tej chwili zaprzątają głowę, tym się w tej chwili chciałaby zająć. To, co odchodzi do przeszłości, to taki początek, rozpoczęcie czegoś. Ja myślę, że ta osoba również jakby zawiodła się w jakiś sposób na tej sytuacji i nie chce już tego początku. Nie chce wchodzić w tą relację, nie chce rozpoczynać tu czegoś, woli skupić się bardziej w tej chwili na rodzinie, na sprawach związanych z rodziną, być może na budowaniu swojej stabilizacji, na gromadzeniu pieniędzy. Ta osoba jest w tej chwili, ma dużo przemyśleń, dużo spraw takich niewyjaśnionych, które jej mocno siedzą w głowie i które ona musi sobie poukładać i przemyśleć. Dużo jest też takich tajemnic i niejasności. Nie wszystko jest powiedziane, nie wszystko zostało ujawnione w tym związku.
Ona pokazuje się też jako osoba, która chciałaby tej stabilizacji i równowagi z wami, tak? Chciałaby, żeby tutaj zapanował jakiś spokój, żebyście doszli do jakiegoś porozumienia, żeby załagodzić tu jakby tą sytuację, tak? Żeby w jakiś sposób uzdrowić tą sytuację między wami, żeby wyjaśnić być może wszelkie sprawy, które tutaj się między wami zadziały. I zobaczmy teraz, co sprzyja tej relacji, co wzmacnia tą, mogłoby wzmocnić tą relację. Zobaczmy, co tutaj karty nam powiedzą. Co byłoby takim wzmocnieniem tej relacji, co by tu pomogło. Cesarzowa. Cesarzowa mówi o tym, że trzeba byłoby w jakiś sposób jakby to powiedzieć, przemyśleć, stanąć na wysokości zadania, tak? Stworzyć coś, postarać się stworzyć coś stabilnego, bo cesarzowa reprezentuje matkę, reprezentuje rodzinę, to małżeństwo, ciepło, radość i takie piękno, więc sprzyjałoby tej relacji na pewno taka stabilność, tak? To takie odrodzenie się też uczuć, harmonia w związku, tak? Takie, żeby działania, które by przyniosły obopólne zadowolenie, więc skupianie się nie tylko na sobie, ale na całokształcie tego związku. To, co was dzieli, co wam nie służy, zobaczmy, to ósemka buław. Tutaj pokazuje się brak komunikacji, brak porozumienia, brak rozmów, wiadomości, nierozwiązywanie problemów, brak działań w swoim kierunku. To jest bardzo dużym utrudnieniem. To po prostu was dzieli i wam nie sprzyja, czyli ten brak kontaktu, brak rozmów. I co, zobaczmy sobie jeszcze, co na ten miesiąc wam tutaj wychodzi. Jak będzie się rozwijała ta sytuacja. Karty pokazują, że w tym miesiącu może nie być między wami jakiegoś kontaktu. Każdy będzie zajęty swoimi sprawami, skupiony na sobie, na swoich sprawach. Jest tutaj odcięcie się i od wzajemnej relacji, postawa taka bardzo stanowcza, nieprzystępna. Każdy z was będzie starał się jakby we własnym zaciszu, we własnych czterech ścianach wzmocnić się, umocnić swoją pozycję, działać w celu uzdrowienia samego siebie, ale nie ma tutaj wyjścia do drugiej osoby. Tak się pokazują karty na miesiąc maj dla raczków. Dziękuję wam bardzo serdecznie i do zobaczenia, do następnego czytania.